Cześć, dzisiaj zrobimy sobie test smakowych blaków. Ogólnie lubię energetyki, ale staram się ich za dużo nie pić, bo wiadomo, to jest syf i są bardzo niezdrowe. Jak pewnie wiecie, a dla tych, co nie wiedzą, to przypomnę, ten kanał nie bez przyczyny nazywa się jak się nazywa, dlatego że robię tutaj, co mi przyjdzie do głowy, więc czasami będą głupsze rzeczy, czasami bardziej ambitne. Dzisiaj będzie taka, powiedzmy, wypośrodkowana. Ani to głupie, ani to ambitne w sumie, co nie? Ale jakiś czas temu napotkałem w Biedronce po 2 złote, takie trochę większe blaki, bo mają po 330 ml i mają przeróżne smaki, których wcześniej nie było. Na pewno był Mojito w tej wersji mniejszej, ale na przykład i ten biały też gdzieś tam spotkałem, ale tych dwóch tutaj po bokach nie. Także na pewno będzie to coś ciekawego do spróbowania. Tutaj jest ten standardowy bez smaku, po prostu porównam sobie go do tych czterech smakowych. Również przygotowałem szklankę wody, żeby po teście każdego blaka zapić sobie i zniwelować smak do zera, żeby to było bardziej precyzyjne, także zaczynamy. Myślę, że zaczniemy od tego Mojito Energy Drinka. Nie pamiętam nigdy jak się czyta, ale chyba Mojito, co nie? Także jeszcze mam tutaj szklankę na blaki, nie będę pił z puszek, tylko ze szklanki, dlatego że na samym końcu jeszcze zrobię mieszankę z wszystkich pięciu i powiem wam, czy można by było z tego stworzyć osobny smak, także zobaczymy. Weźmiemy na początku, tak jak mówiłem, tego i wlejemy trochę. Później będę musiał wypić 5 blaków naraz. No, nie wiem czy zasnę jeszcze do jutra wtedy, ale jak trzeba, to trzeba. Dobra, w sumie dużo nie będę wlewał. Niech on sobie tutaj stoi. Jak widać, kolorystycznie no jest po prostu zielony, jak moje włosy wygląda w sumie. Nie spodziewałem się tego koloru naprawdę. Ja akurat ten smak lubię. Jeżeli chodzi o blaka, no to nie jest to najwyższa półka energetyków, nie oszukujmy się, bo to są jedne z tańszych, ale naprawdę mi smakują. Uwierzcie, że są gorsze, także w kwestii tego zielonego kosmity to myślę, że takie 6,5, nawet 7 by dostał, bo ja lubię ten smak, tak jak mówiłem, już go piłem wcześniej i naprawdę mi podchodzi akurat pod gust. Za dużo wlałem, teraz muszę wypić cały, żeby wlać następny. Może go odstawię na bok na razie, żeby nie przeszkadzał, a później zobaczymy, który wygra i ustawimy w kolejności. Także ten skończony, tak jak mówiłem, trzeba zapić to wodą. Znaczy trzeba, fajnie by było, nie? Bo tak to by mi się smaki mieszały. Z drugiej strony nie wiem, czy zapijanie blaka wodą ma jakikolwiek sens, ale na potrzeby tego odcinka tak. Tak jak mówiłem, znam również ten smak, bo to jest Zero Sugar, czyli bez cukru. I właśnie on mi nie za bardzo podchodzi, to muszę już wam powiedzieć z góry, ale interesują mnie przede wszystkim te dwa. Także może żółtego zostawię na koniec, bo wygląda ciekawie. To jakieś chińskie znaczki ma. Tutaj mamy Black Energy Sex, także to jest naprawdę ciekawe. I tutaj to jest akurat smak, już wam mówię, gazowany napój energetyczny o smaku Pita Haya Grenadina Limetka z dodatkiem witamin bla bla bla. I to jest coś, co mnie interesuje. Ten akurat w sumie takie combo lubię. To w sumie w drinkach jest grenadina niektórych. A Pita Haya i limetka brzmi kusząco. Limetkę bardzo lubię. Także otwieramy Black Sexa. Tym razem już tyle nie będę wlewał, bo za dużo było i to miało być tylko na spróbowanie. O. Teraz widzicie, że to już jest znacznie inny kolor, bo jest, no w zasadzie to jest kolor Coca-Coli, tak? Albo Pepsi. Prawie że identyczny. Także nie zielony jak tamten. Mi się liznęło trochę. Zobaczymy. Jest dobry, jest taki inny od jakby energetyków, które piłem. Tym bardziej, że wielu smakowych nie piłem, bo w sumie energetyk smakowy to już wiecie. Chyba jednak te standardowe są takie najlepsze, ale oczywiście ludzie lubią też smakowe, także zawsze się kombinuje i robi się smakowe rzeczy, przecież nawet kola jest smakowa, teraz Fanta, wszystko prawie, co nie? Ale szczerze, na razie zielony był lepszy, także ten jest na takie, ja wiem, jest bardzo specyficzny, no ciężko to określić, musicie znać na ewentualnie smak tych owoców, także przed kamerą wam nie powiem tego, czy tam cytrusów. Nie wiem, chuj wie co to jest. Na pewno dostanie szósteczkę, jest niezły, ale nie wygra tej konkurencji, to już wam mogę powiedzieć po prostu, taki spoiler. No dobra, zostawimy żółtego, bo wydaje mi się, że może być faworytem. I otworzymy sobie tego białasa. Mm.
Niestety wiem, że nie będzie za smaczny, bo tak jak mówiłem, to jest bez cukru, wtedy zastępują to jakimiś słodzikami, które niekoniecznie są dobre. I tak jak widzicie, to już ma standardowy kolor energetyka, tak? Czyli taki żółty w sumie. Właśnie, on jest taki mdły przede wszystkim, bo okej, on nie ma cukru, tak? Więc jest zdrowszy. No nie, wiem, że ma kilogram innego syfu, nawet mi się nie chce czytać teraz co dokładnie. Natomiast jest tylko tutaj napisane właśnie, że bez cukru, bla bla bla. Ale on jest taki po prostu, wiecie, jak pijecie rzeczy z cukrem i wam smakują, powiedzmy, to wyobraźcie sobie, że na przykład teraz sobie wypijecie herbatę taką, którą pijecie na co dzień, ale bez cukru, nie? No to będzie dokładnie ten smak, takie gorzkie trochę w sumie to jest. Czyli myślę, że biały na razie zdecydowanie jest najgorszy z tego wszystkiego. No ale może niektórym będzie smakował, kto wie. No i teraz żółty. Mówiłem, że na koniec, bo jest jeszcze ten, ale to jest klasyczny smak, więc na koniec z tych smakowych jest żółty. Oczywiście, bo tego nie powiedziałem, piję schłodzone te energy drinki, bo wtedy są w zasadzie lepsze. Zresztą schłodzone napoje są dobre, prawda? Na ciepło by na pewno inaczej smakowały. Tutaj znowu wygląd podobny do standardowego, ale trochę bardziej jakby rozcieńczony, czyli to nie jest aż taki intensywny żółty kolor. Tamten nawet trochę pod pomarańczowy podchodzi. Także na razie odstawiam i zobaczymy. Trochę kwaskowate. Smakuje jak kiedyś miałem takiego e-papierosa, czy taki olejek do e-papierosa. Jakiś eukaliptusowo-kaktusowy, to coś na podobę. Ale jeszcze podam wam smak. Smak to jest mango akurat. Tak tylko i wyłącznie mango. Gazowany napój o smaku mango. Czyli mamy mango z żółtymi, znaczy z chińskimi znaczkami. I też mango nie będzie faworytem, muszę wam powiedzieć. Nie jest najgorszy, ja przepadam za rzeczami, które są o posmaku mango, ale jakoś ten furory nie robi. No, myślę, że to też kwestia tego, że to nie jest za wysoka półka cenowa i wiecie, nie przykładać takiej wagi, jak na przykład by zrobili Red Bulla o takim smaku, to myślę, że byłby dużo lepszy. Miałem tam jeszcze oceniać je po kolei. To ten pierwszy miał siódemkę, drugi szóstkę. Ten biały bez cukru to zdecydowanie ma takie cztery, co najwyżej. No i niestety to mango też ma cztery. Jest bardzo, bardzo takie właśnie, nie za bardzo w moim guście w sumie i takie ujdzie co najwyżej. No i porównamy to do klasycznego, tego bez smakowca. To jest jakaś inna puszka, taka jest napisane Extreme 5, czy Extreme 5, Classic Taste. No ale ten smak jest zwykły, tylko właśnie trochę inaczej wygląda. No ale w akcie porównania możemy to zrobić. No i to już to jest... W sumie ma trochę dziwny kolor, ale chyba najbardziej przypominający tego standardowego, no bo to jest standardowy. Ale myślałem, że bardziej będzie wyglądał jak ten bez cukru. Jest trochę inny, no ale zobaczymy. Teraz pytanie, czy to wygra z siódemką zieloną. Szczerze, nie wydaje mi się, że jest to... No niby to jest ten oryginalny, ale ma właśnie inne opakowanie i mam wrażenie, że trochę inaczej smakuje i też wygląda, bo ten kolor... Przypomina bardziej taki brązowaty, sraczkowaty nawet trochę, a powinien przypominać bardziej jednak właśnie tego białego. Także nie wiem, czy to jest identyczny smak jak w tych puszkach, które wyglądają niby tak samo, a jednak to jest coś innego trochę. Ale w sumie nic tutaj takiego nie ma napisane. Chociaż jest w tytule Black Energy Extreme 5, czyli być może jest to zmienione trochę od tego. Standardowego jednak, niby klasik, ale jednak troszeczkę zmodernizowany. Black Extreme 5 zawiera łatwo przyswajalny węglowodan i ma izomaltulozę palatinos. Kto to nazywał? Składnik ten jest wolniej wchłaniany przez organizm, dzięki czemu ma korzystny wpływ na poziom glukozy we krwi, a ty możesz działać dłużej, nawet cały wieczór. Przygotuj się na więcej i osiągaj cele z Black Extreme 5. Czyli tutaj jest jakiś dodatkowy składnik jednak, który właśnie wolniej to wszystko rozkłada, dzięki czemu dłuższe działanie pozostawia poza sobą. I faktycznie wygląda i smakuje trochę inaczej. Jeszcze muszę raz spróbować. W sumie to lepiej, bo takiego klasycznego, klasycznego pił każdy i wie jak smakuje. No to jest jednak co innego, więc dobrze, że jest w porównaniu do tych, a nie ten zwykły. Chociaż tamten też by się przydał.
Ale tamten klasyczny, już taki typowo klasyczny, jest lepszy. Ten aż tak mi nie podchodzi, więc no, o dziwo ledwo 5 mogę mu wystawić. Tak jak mówiłem, jeszcze zrobię mieszankę wszystkich, ale podam, który wygrał, chociaż w sumie wiecie. Czyli możemy je poustawiać w tej kolejności. Nawet nie stały podobnie. Mojito wygrywa 7, później mamy Black Sex 6. Później mamy tego klasycznego, czyli był w środku i zostaje w środku, to jest piąteczka. No i te 2 po 4, ale jednak bardziej, jakbym miał wybierać między żółtym a białym, to bym wybrał mango. Bo ten no sugar jest kompletnie taki nie za smaczny. Także tak się to prezentuje. No i robimy małego kombosa teraz. Muszę je trochę przysunąć do przodu. No i zaczniemy, wlejemy trochę zielonego. Nie będę wlewał dużo, bo ciężko to wszystko naraz wypić. Ten jest taki, tak jak mówiłem, taki kolor coli. Także teraz się to zrobiło ciemniejsze. Tutaj ten standardowy. Lejemy trochę żółtego. Sreczkowatego. I no sugar na deser. Wisienka na torcie. Trochę to zamieszam. No może łyżeczką bym pomieszał, ale chyba będzie ok. No, wygląda teraz najbardziej ma zbliżony kolor do jednak do standardowego, tak? Trochę jak drink wygląda, nawet nieco podobne do whisky może. Szczerze mówiąc, wyszło z tego, chyba wlałem porówno mniej więcej każdego, tam wiadomo, no, na oko, ale starałem się porówno i odczuwam wrażenie, że mocne 7 z tego wyszło nawet. Nie wiem, czy jest lepszy od zielonego, ale jak na kombo takich 5 jest naprawdę smaczny. Nie jest ani za słodki, chociaż jednak jest mimo wszystko dosyć słodki. Na pewno nie jest słodszy od takiego zwykłego pojedynczego, którego jest z tych z cukrem. No ale też nie jest mu blisko do białego no sugara, nie? Jednakże smak wyszedł ciekawie, takie połączenie 5, mimo że niektóre z nich są nie za smaczne, to w kombosie wyglądają nieźle. Szczerze? Trochę czuć tego zielonego w sumie. Jakoś tak się wyróżnia, może najbardziej intensywny jest, nie wiem. Czuję, że po tych 5, mimo że mało wypiłem, to mam już takiego kombosa, że mam trochę inaczej mi się mówi, jakoś tak jakby, wiecie, jakby faktycznie mnie pierdolnęło trochę, nie? Takiej energii. Bo aż mi się głos czasami tak dziwnie jakoś załamuje, nie wiem. Także nie polecam dzieciom pić w większych ilościach. W ogóle lepiej nie picie, bo to jest syf naprawdę, nie? Czasami sobie machnę tam jednego. To jest uzależniające ogólnie, więc naprawdę nie polecam. No i taki werdykt jest w sumie z mojej strony, że te kombo jest najlepsze. Ale zbliżone do zielonego. Także zostawiamy z oceną 7 naszego kombosa, czyli wygrywa zielony. Mojito zielony najlepszy, zdecydowanie Black. Na drugim miejscu mamy Black Sex, ale też mieszanka jak najbardziej wyszła z tego naprawdę dobra. Także zdecydowanie odradzałbym białego, chyba że naprawdę nie lubicie cukru i wolicie słodziki jakieś. I te mango to już naprawdę dla kogoś, kto bardzo je lubi chyba, co nie? No a klasyk to jest klasyk, w większości sklepów są klasyki. Nie wiem czy z Extreme 5, tak jak tu, ale są. I te bez Extreme 5 są lepsze, tak? Moim zdaniem, także spoko. Tak to wygląda. Możecie w komentarzach zaproponować, co mógłbym zrobić następnego, chociaż nie obiecuję, że rozważę każdą propozycję, bo tak jak mówię, jeżeli coś mi się spodoba i uznam, o, mogę to akurat zrobić, albo to mi się podoba, to ok, jeżeli nie, to nie. I takiego deala możemy zrobić, że jeżeli zostawicie mi subskrypcję i napiszecie w komentarzu gotowe, to dam wam serduszko, ale będę sprawdzał, bo niektórzy oszukują. Jeżeli mnie znacie z mojego głównego kanału, to wiecie, że ja osoby proszę bardzo rzadko, ale ze względu, że to jest nowy kanał, no to trzeba jakoś troszeczkę z nim do przodu ruszyć, tak, żeby nie było tak zamulenie strasznie na początku. Ewentualnie jak jakieś tam konkretne okrągłe liczby się zbliżają, to czasami o tym wspominam. A tak to mi się nie chce o tym gadać w każdym odcinku, bo jest po prostu nudne, co nie? Ale teraz możecie zostawić, co nie? Także dajcie znać w ogóle, czy lubicie blaki, czy piliście te smakowe i którego wolicie ewentualnie, czy tylko tego klasycznego. Czy pijecie jakieś inne, czy lubicie, czy polecacie, czy raczej stanowczo odmawiacie, bo oczywiście raz na jakiś czas można, wszystko jest dla ludzi, co nie, ale pamiętajcie, że to jest sama chemia i absolutnie tego nie rekomenduję, nie polecam, ani nie jest to żadna reklama Blacka. Black mi za to nie zapłacił, tym bardziej, że ten kanał ma, nie wiem, 10 subskrypcji pewnie teraz. Nie no, trochę więcej, bo mnie znacie z kanału drugiego, ale okej. Niczego nie reklamuję, to było taki, wiecie, to był taki spontaniczny pomysł, że patrzę w Biedronce, są. Skoro już założyłem ten kanał, mogę zrobić taki test. No bo widzi mi się, co nie? Nazwa zobowiązująca do zrobienia
różnych rzeczy po prostu. Także nie wiem, czego możecie się spodziewać w następnym odcinku. Pewnie zupełnie czegoś innego od tego. Zresztą w pierwszy też tak nie wyglądał. Było też coś innego, co nie. Także zobaczymy. A tak jak mówiłem, będę przypinał serduszka za zasubskrybowanie kanału. No i komentujcie, co myślicie. Podzielcie się swoimi wnioskami i przemyśleniami na temat tego syfu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Kurwa, teraz muszę wypić to wszystko, no. Jak ktoś chce blaka, to niech wpada, bo wydaje mi się, że jak wypiję 5, to mi serce trzaśnie. Trochę za dużo, no, ale będą w lodówce stały, wypiję jakoś to może. Akurat te energetyki mają to do siebie, że bez gazu też są w sumie całkiem niezłe, także można sobie dziabnąć. Ten drink z 5 jest niezły, może sobie zrobię jeszcze komboska na później. Czemu by nie? W sumie skoro dwa są niedobre, to po co mam je pić osobno, jak mogę je pomieszać, co nie? Taki kreatywny pomysł mam. Już nie pamiętam, którego ulewałem, ale chuj.